Hej, siemanko, to znowu ja. Słuchajcie, pomyślałem, że nagram dla Was film. Tak jak to ja zawsze myślę, że nagram dla Was film, czasem je wrzucam, czasem nie. Bo nie mam co robić na przykład, nie? I zaczynam nagrywać. Bo nie mam już co robić, zrobiłem większość rzeczy w ciągu dnia i zaczynam nagrywać, nie? Ale te filmiki często też nie trafiają. Chociaż wiem, że one nie trafią, to jest po prostu dla zabicia czasu, ale robię to tak, jakbym nagrywał to dla Was. Ale ten filmik postaram się nagrać dla Was i dla Was wrzucić normalnie. Cały, nie? Także jestem teraz, tak jak widać, nie? Co jest w głowie i tak dalej. I jakiś czas temu przechodzę sobie tędy i widzę jakiś tam, powiedzmy tak po prostu, nie? Jakby normalnie chłop, wysoki dosyć taki, nie? Dorosły facet, nie? Tak mi się wydaje, nie? Dzieckiem na pewno nie był. I słyszę jakąś muzę, nie? Że gdzieś tam coś jest włączone. Patrzę, on w tym lesie w tych słuchawkach, nie? I nosi gałęzie, nie? I patrzcie, co zbudował. Sprawdzimy to, wejdziemy sobie. Nie będziemy tam dotykać, niszczyć ani nic, nie wstrzymać. Nie wiem. Co o tym myślicie, nie? I on tu siedział w tym lesie. I on to nosił i tutaj robił sobie takie coś. Ciekawe to jest. To jest dobre, to tutaj. Ten skład drewna. To można podpalić, jakby było strasznie na zimno w nocy. W zimę na przykład przy minusowych temperaturach. Podpalasz taką ścianę z góry i ona się wolno zaczyna palić. Ciągle daje ciepło. Albo całą ścianę z prawej strony na przykład, nie tylko podpalasz. I ciągle idzie, idzie. No. To by mogło być dobre. Także historyjka taka, powiedzmy, z mojego życia, gdzieś sobie przeszkodziłem, bo sobie też często chcę palić, także tutaj chłopa widziałem w słuchawkach, w koszulce, w dresach, normalnie taki dresiarz w adidasach z takim wielkim głośnikiem i w tych słuchawkach i tak biegał po tym nasieniu. I robił to. I wtedy jak widziałem, to miał troszeczkę zrobione tylko te zadaszenie. A teraz tutaj jeszcze to drewno dołożył. To już w ogóle zauważyłem i z nudów mówię, a nagrał sobie dla Was. Także spodobał Ci się film czy nie? Jak tak, to daj łapeczkę w górę, a jak nie, to w dół. Skomentuj, udostępnij. To jest suba, kliknij szary dzwonek, jakbyś na bieżąco. I pamiętaj, że zawsze jeszcze musisz obejrzeć wszystkie moje filmy. Nara.